Nazywam się ksiądz Ryszard Sadecki, jestem Chrystusowcem. Jestem siódmy rok proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego tutaj w Manchester, polskiej parafii, gdzie u nas, w naszej wspólnocie obchodzimy dziś, 13 maja 2018 roku, pierwszą komunię dzieci, które po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swojego serca. Co chciałem powiedzieć tym dzieciom, aby ten rok, ten czas, to spotkanie wraz właśnie z rodzicami było naprawdę spotkaniem z żywym Jezusem. Jezusem, który staje się dla nich pokarmem na tą doczesność, ale również i tym pokarmem na życie wieczne. Bo to jest ten największy dar, który my, chrześcijanie, ludzie wiary, możemy dostać, doświadczywszy Boga, Boga żywego, który przychodzi do nas, nawiedza nasze życie. Kochane dzieci, życzę wam, żeby Jezus, którego przyjmiecie podczas pierwszej komunii świętej, zawsze z wami został do końca. Żebyście były tak przeźroczyste, jak ten materiał, który przygotowuję specjalnie dla was. Dzień dobry, Pani Tereso. Dzień dobry, witam księdza. Ile Pani Tereso tutaj przeżyła Komunii Świętej w tej parafii? No, tak licząc chyba 14-15. To jest troszeczkę, nie? Troszeczkę no dzieci tutaj było, nie? Tak, tak. A najważniejsze to, żeby właśnie dzieci miały Boga w sercu, o, prawda? To zmieniłeś wino, ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty. Tylko Ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak Ty? Tylko Ty. Nasz Bóg jest wielki. Przede wszystkim wielkim wyzwaniem, czy podołamy, czy damy radę przygotować nasze dziecko w odpowiedni sposób, ale przede wszystkim niesamowitym przeżyciem duchowym, tak? Z pewnością cudownym czasem był czas egzaminowania dzieci, świetne duchowe doświadczenie, nauka takiej pokory i prostoty, pełnego zawierzenia Panu Bogu, ale także możliwość spotkania wielu wspaniałych, cudownych ludzi. Chcielibyśmy życzyć wszystkim dzieciom, które dzisiaj przystąpiły do pierwszej komunii świętej, a także rodzicom, rodzinom, żeby całe te przygotowania nie poszły na marne, żeby ta wiedza, którą dzieci zdobyły, myślę, że rodzice też się troszkę podszkolili, sobie przypomnieli pewne rzeczy, nie poszły gdzieś w las i żebyśmy swoim życiem nadal pokazywali i byli tutaj w tej świątyni, co niedziela nam przyświęca. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący, nasz Bóg. Thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane dzieci, gdy byłyście małymi, rodzice was przynieśli do kościoła, gdzie przyjęłyście chrzest święty. Wówczas Pan Bóg uczynił was swoimi dziećmi i powołał was, byście żyły w jedności z Niech ta woda święcona, którą was pokropię, przypomni wam chrzest i to, że jesteście dziećmi Bożymi. A Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy dzisiaj w czasie Eucharystii przyjmiecie Komunię Świętą. Teraz nastąpi pobłogosławienie wodą święconą. Ksiądz proboszcz, ksiądz Ryszard przejdzie się i każdego z nas, z was pokropi wodą święconą i dzieci oraz rodziców. Oczywiście żegnamy się prawą ręką. Przynosili mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. W dniu, kiedy Pan Jezus zaprasza nas do stołu, prośmy o Jego szczególne na początku tego naszego wspólnego spotkania, Eucharystii, błogosławieństwo. W dniu pierwszej Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca swego Boga, co złego to nie pamiętaj, Ojcze kochany i Mamo droga. Abyśmy z Bogiem zjednoczeni, nigdy od Niego nie odstąpili. Z błogosławieństwem wasem wzmocnieni, łaską Boga żyć pragniemy. Błogosławieństwo Twojej Matki, niech idzie z Tobą. Maryja, nasza orędowniczka, niech Cię otoczy opieką, a Bóg zawsze błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławieństwo Twego Ojca niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego na całej drodze życia. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drogi księże proboszczu, księże Karolu, księże Wojciechu, drogi księże Jerzy, oto jesteśmy. My, rodzice, nasze dzieci, nasi goście, radośni i gotowi do tego wielkiego wydarzenia. Cieszymy się, że dotrwaliśmy tutaj i cieszymy się, że jesteśmy i dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj być. I teraz co chcę powiedzieć, w czasie naszych wielomiesięcznych przygotowań uczyliśmy dzieci nie tylko katechezy, nie tylko katechizmu i zasad naszej wiary, ale uczyliśmy też, jak rozpoznawać dobro i zło i dokonywać wyborów. I dziękujemy wam za wyrozumiałość, za zrozumienie i za wysiłki, bo bez tego byśmy tutaj nie dotrwali. I za okazane nam serce. I dziękujemy też za to, że te nasze przygotowania odbyły się z pokazaniem nam, że Bóg jest radością. Zgadza się. Szanowny Książę Proboszczu, szanowni duchowni,
Dziękujemy bardzo za tą radosną nowinę, bo mamy tutaj radosną nowinę, albowiem chcielibyśmy Was prosić o udzielenie pierwszej Komunii Świętej tym zgromadzonym, radosnym tutaj dzieciom. Dziękujemy bardzo i prosimy. Drodzy rodzice, drodzy goście, włączamy się w tą Waszą, jako kapłani, radość, a szczególnie właśnie w tą radość dzieci, które przysposobiliście do tej dzisiejszej uroczystości, że mogą właśnie cieszyć się spotkaniem z Jezusem, żywym Jezusem, który tak jak kiedyś sprawił w sakramencie Chrztu Świętego, że stał się nie tylko waszymi dziećmi, ale dziećmi również i Boga, to dziś jeszcze bardziej zacisną tą więź z Jezusem, bo ten Jezus stanie się dla nich pokarmem, dla ich życia, dla ich doczesności, ale również i ku wieczności. Zechciejmy więc włączyć się wszyscy w to nasze wspólne dziękczynienie, bo to jest właśnie też i ta dobra nowina, którą dzisiaj ma sam Bóg dla nas wszystkich tutaj, że możemy cieszyć się Bogiem, który jest Bogiem z nami, żywym, prawdziwym w tajemnicy Eucharystii. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię oprowadził twój Pan Bóg przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać. Co jest w tym sercu? Czy strzeżysz jego polecenia, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże. Kościele święty, chwal swojego Pana. Kościele święty, chwal swojego Pana. Chwal Jeruzalem Pana. Wysławiaj twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie. Kościele święty, chwal swojego Pana. Zapewnia pokój twoim granicom i wyborną pszenicą ciebie darzy. Syła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie jego słowo. Kościele święty, chwal swojego Pana. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Kościele święty, chwal swojego Pana. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż
czy nie jest udziałem w krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ ty jeden jest chleb, przeto my liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże. Kochane dzieci, bardzo się cieszę, że wreszcie jesteśmy w tym dniu, w tym momencie, po długich oczekiwaniach, egzaminach, rozmowach, przygotowaniach i wreszcie jesteśmy w tym dniu, kiedy po raz pierwszy przyjmiecie do swojego serca Pana Jezusa. Wszystkie dzieci już jesteście po pierwszym sakramencie, sakramencie spowiedzi, sakramencie pojednania, gdzie każdy z was pojednał się z Panem Bogiem, gdzie każdy z was pojednał się z drugim człowiekiem. Pamiętacie w październiku, jak ja wam pokazałem ten klucz? Pamiętacie, do czego on ten klucz służy? Do jakich drzwi niezwykłych, do jakiego niezwykłego zamka, do jakiejś może kasy pancernej? Jak sądzisz, Ola, do kogo albo do czego ten klucz może dzisiaj mi służyć i gdzie go mogę użyć? Które drzwi się otworzą? Tabernakulum. Tabernakulum. A wskażę, gdzie jest tabernakulum? Jest tam, prawda? I kochane dzieci, dzisiaj dla was Pan Jezus otwiera swoje serce, które wyście przygotowały na czas właśnie tej wielkiej uroczystości. Zobaczcie, jak Pan nam błogosławi. Dzisiaj mamy Matki Bożej z Fatimy. Troszeczkę wieczorem padało, żeby się nie kurzyło. Troszeczkę dzisiaj padało, żeby było rzeźko. I mamy przepiękną pogodę. Pani z Fatimy, która dzisiaj nam towarzyszy, również nas wspiera. Dzisiaj macie Komunię Świętą w przepiękny dzień, bo dzisiaj jest uroczystość w niebo wstąpienia. Niebo, nasz kierunek naszego życia. Niebo to jest cel naszej drogi. I tam na nas czeka Pan Jezus, który już tam jest. Ja tutaj, kochane dzieci, przygotowałem z dobrą osobą taką pewną może szkatułę, która posłuży mi w dzisiejszym Bożym Słowie, w dzisiejszym kazaniu. Moi kochani, jak sądzicie, co możemy trzymać, jeżeli mamy takiego różnego rodzaju, moi kochani, szkatuły, różnego rodzaju, nie wiem, jakieś cenne rzeczy, co możemy w takim zamkniętym pudełku, często na klucz, co możemy tutaj trzymać, jeżeli mamy coś takiego właśnie, takie pudełko i jest zamykane na klucz. Jak myślisz, co takiego? Była odpowiedź, ale gdzieś ona umknęła. To idziemy teraz dla chłopca, idziemy do Adama. Do Adama idziemy, moi kochani. Adamie, jak sądzisz, co można trzymać w takim pudełku? Jakie rzeczy? Twoje sekrety? Moje sekrety. A co może być moim sekretem? Na przykład mogą być skarby. Różnorakie skarby. I ludzie gromadzą różne skarby. To są pieniądze, to są różnego rodzaju, nie wiem, biżuteria, bursztyny, bardzo ważne rzeczy. I moi kochani, i tak bywa w naszym życiu, że właśnie trzymamy w takich właśnie pudełkach różnego rodzaju drogocenne rzeczy. Ale chciałbym wam powiedzieć, że to jest właśnie serce, które dzisiaj ty masz, które dzisiaj ty posiadasz. I jak sądzicie, jaki największy skarb w życiu może człowiek trzymać w swoim sercu? W sercu nie da się schować biżuterii, moi kochani, tu mam nawet dokumenty, jeszcze tam inne szpargały. W sercu tego się nie da. To możemy trzymać w kieszeni, możemy trzymać w portfelu, ale w sercu, jak sądzicie, do kogo, tutaj, prawda? To idziemy, może będziemy tam na sam koniec, do ostatniej, piątej ławki. Jak sądzisz, w sercu człowieka, które tutaj bije, co możemy trzymać najbardziej drogocennego i cennego? Pana Jezusa. Pana Jezusa. I kochane dzieci, bardzo bym chciał z całego serca, abyście dbali o ten skarb. Wiecie, że Pan Jezus nigdy się nie psuje. Pan Jezus nie ulega temu, że traci ważność. Pan Jezus jest zawsze drogocenny. I chciałbym, że jak dzisiaj się dla was otworzy tabernakulum, przyjmiecie po raz pierwszy Pana Jezusa, abyście zawsze tego Pana Jezusa w swoim życiu nosili, bo to jest wasz największy skarb, wasz największy klejnot, wasza największa inwestycja. I jeszcze jedno do was słowo, kochane dzieci. Pamiętacie, otrzymaliście
różnego rodzaju dary przed Komunią Świętą. I mówiłem wam o takim niezwykłym darze, który sprawi, że będziecie rycerzami. Rycerz prawdziwy to ma zbroję, ma hełm, może mieć jakąś inną jeszcze rzecz i ma miecz. Ale myśmy nie otrzymali miecza, bo my nie chcemy nikomu złego nic zrobić, ale otrzymaliśmy najpotężniejszą broń, dzięki której będziemy rycerzami. No to pytanie, kogo będziemy rycerzami i jaką broń będziemy posiadać? Teraz pójdziemy tutaj. Dobrze, jaką broń otrzymałeś? Różaniec. Różaniec otrzymałeś broń, przepięknie. I jak otrzymałeś różaniec, to przed czym albo przed kim różaniec broni? Jak sądzicie, to jest potężna broń. Ja tutaj wziąłem, też mam w tej szkatule, bo to jest wielki skarb, taki duży, wielki różaniec. Ja wam pokazywałem, jak sądzicie, przeciwko komu albo przeciwko czemu ten różaniec nam służy. To jeszcze raz pójdziemy tam na sam koniec do chłopca, który się nam pięknie się zgłasza. Robert, tak? Robert. Robercie, przed kim, przed czym różaniec nam pomaga, chroni? Diabłem. Przed diabłem, przed złym człowiekiem i tak dalej. I jak będziecie mieli zawsze w swoich rękach tę broń, to będziecie rycerzami Najświętszej Maryi Panny. I dzisiaj mówię wam dlatego, że mamy 13 maja wspomnienie Matki Bożej z Fatimy. Ja jestem pewien, że to Maryja wyprosiła nam tą przepiękną pogodę i to ona nas tutaj zaprowadziła. Pamiętajmy, zawsze dbajmy o skarby, ale najważniejszym skarbem jest Pan Jezus w naszym sercu i pamiętajmy o potężnej broni, którą otrzymaliśmy. Jest to różaniec i Matka Boża. Tutaj widzę, że niektóre dziewczynki tak wyciągnęły, pokazują, że mają, przepięknie macie, pobłogosławione, poświęcone, tak jest, tylko teraz trzeba je używać, nie tylko je nosić. I ostatnie słowo do rodziców. Moi kochani rodzice, z księdzem proboszczem, z księdzem Wojciechem, ale nie z księdzem Jerzym, bo ksiądz dzisiaj przyjechał, rozmawialiśmy, że przeglądaliśmy nasze annały, grube księgi, grube dokumenty i jest to najliczniejsza komunia święta w historii naszej parafii. Nigdy jakoś nie potrafiliśmy pokonać liczby 50, a mamy dzisiaj 57 dzieci. Być może jest to powód do chełpienia się, do chwalenia się, ale moi kochani, najważniejsze jest to, co powiedział Pan Jezus, po owocach ich poznacie. Moi kochani rodzice, pamiętajcie to, co powiedziałem na początku, ksiądz proboszcz, ksiądz Wojtek, ja, katechetka, to jest 5-7%. Depozyt wiary to wy trzymacie i to od was zależy wiara waszego dziecka. Nasze role poniekąd się kończą. Dzisiaj dzieci otrzymają najpiękniejszy skarb, ale to wy, rodzice, jesteście odpowiedzialni, żeby ten skarb przechowywać. Proszę was w imieniu księdza proboszcza, księdza Wojciecha i księdza gościa. Dbajcie, pielęgnujcie, a żeby ten piękny dar trwał w sercach waszych dzieci. Można się chwalić liczbami, statystyką, ale najpiękniejsze będzie to, kiedy ten dar w waszych dzieciach na zawsze pozostanie. Amen. Dziękuję Jezu, że mnie zbawiłeś i odkupiłeś mnie z moich win. Dziękuję Jezu za Twą ofiarę, za Twoją miłość. Dziękuję Ci, prowadź mnie poprzez mrok, rozpal mnie swoim ogniem, trzymaj mnie przy sobie wciąż, bym nie zboczył z drogi, nie odszedł stąd. Odkąd Cię poznałem, w blasku Twojej chwały zamieszkać chcę, życie Ci oddaję swe, bo kocham Cię. Nie mam już niczego droższego tu od Ciebie na ziemi tej. Chcę być tam, gdzie Ty. Dziękuję
Jezu, że zostawiłeś swą chwałę w niebie, wstąpiłeś w dół na krzyżu za mnie, oddałeś życie, bym też mógł przeżyć wskrzeszenia cud. Prowadź mnie poprzez mrok, rozpal mnie swoim ogniem, trzymaj mnie przy sobie wciąż, bym nie zboczył z drogi, nie odszedł stąd. Odkąd cię poznałem, w blasku twojej chwały zamieszkać chcę. Życie ci oddaję swe, bo kocham cię. Nie mam już niczego droższego tu od ciebie na ziemi tej. Chcę być tam, gdzie ty. Tam, gdzie ty, Jezu. Odkąd cię poznałem, w blasku twojej chwały zamieszkać chcę. Życie ci oddaję swe, bo kocham cię, Jezu. Nie mam już niczego droższego tu od ciebie na ziemi tej. Chcę być tam, gdzie ty. Ty jesteś miłością, ogarnij nią wszystkich, którzy idą za Tobą, zjednoczeni w Kościele Świętym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pan. Panie Jezu, dobry pasterzu, daj Ojcu Świętemu i wszystkim kapłanom pracującym w naszej parafii siłę i mądrość w głoszeniu Twojej nieskończonej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi jadrzicami i jadrzicami chrzestnymi, aby ich codzienność była upodobana na żywej wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, chlebie życia, bądź zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmują Cię do swojego serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, miłość przedwieczna, obdarz swoimi darami i łaskami naszych, wychowawców i nauczycieli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, chlebie życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy Cię często i godnie przyjmowali do naszych serc. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Z radosnym sercem idziemy do Ciebie, Panie. Ogarnij światłem swego ducha nasze myśli i pragnienie serca. Rozpal miłość i przyjmij dary, które Ci niesiemy. Świeca. Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Nosząc do ołtarza zapaloną świecę,
Prosimy Cię, Panie Jezu, pomóż nam być Twoim światłem dla świata. Kwiaty, symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii, w której Jezus przemienia nasze serca, wypełniając je swoją miłością. Woda. Woda to źródło życia. Przynosząc tę wodę, dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów. Wino, które za chwilę stanie się krwią Chrystusa, niech będzie dla nas umocnieniem na drodze do świętości. Chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, za chwilę ścianie się ciałem Chrystusa, który będzie je przymawiać do swojego serca. Kielich, pierwszy i najczcigodniejszy z naczyń liturgicznych. Przynosząc ten dar, spraw, Panie Jezu, abyśmy byli naczyniem pełnym Twojej łaski.
jak deszcz, Panie nasz, obmyj gorycz, żal i ból. Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To, co złe, zniknie gdzieś, nowy dzień. Jesteś królem.
Amen. Jezus jest naszym Panem. Panie Jezu, w tym pięknym dniu spotkania przynoszę Ci serce czyste i radosne. Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe, bo moje serce jest dziś tak piękne, bo w nim zamieszkałeś Ty, mój najlepszy przyjacielu. Kocham Cię, Panie Jezu, i dziękuję za ten dzisiejszy dzień, pełen słońca mojej duszy. Panie Jezu, proszę Cię, błogosław moim rodzicom, kapłanom, którzy pomogli mi przygotować się do tego dnia, moim nauczycielom i wszystkim ludziom, którzy Ciebie kochają. Panie Jezu, sprawię, że wszyscy dzieci na świecie mogły Ciebie poznać, pokochać i zaprosić do swojego serca. Jezu, nic więcej nie potrafię Ci powiedzieć, oprócz tego jedynego, kocham Cię. Nie znajduję słów, by Ci powiedzieć, dziękuję, mamo kochana i tato drogi. Słowa są zbyt ubogie, by móc wypowiedzieć głębie uczuć miłości i wdzięczności do Was, kochani rodzice. Świat jest cudowny w swojej urodzie, w słońcu złocistym, srebrzystej wodzie, zdobiony kwieciem, zapachem majem, piaszczystą plazą, zdrowym rucajem. Lecz to jest jasne już w naszych głowach, że za tym wszystkim jest pomysł Boga. I za to wszystko w Kościele Świętym wielbimy Boga z uśmiechem wielkim. Serduszka nasze radują się wielce, dlatego kwiaty składamy w podzięce. Bóg zapłać za to wam, drodzy księdza, za trud i pracę, za poświęcenie, by nasze serce otwarte były i zawsze razem z Bogiem kroczyły. Drogi księża, drogi księże Ryszardzie, w ten szczególny dla nas dzień, gdy nasze dzieci przyjęły po raz pierwszy najświętszy sakrament, dziękujemy Ci za radość dzisiejszego dnia, za Twoją pomoc, posługę, dobre słowo, każdy przejaw życzliwości, a przede wszystkim modlitwę. I prosimy Cię o więcej modlitwy dla naszych dzieci, aby one wyrastały w łasce Bożej i pielęgnowały swoje serca dla Jezusa Eucharystycznego. Drogi księże Karolu, ten dzień na zawsze zapisze się w naszej pamięci. Dziękujemy Ci za wszelką pomoc, za nauki przygotowane dla naszych dzieci, za przygotowanie do sakramentu pokuty, za każdy szczegół, o którym pamiętałeś, by uczynić ten dzień jeszcze piękniejszym i bardziej wyjątkowym. Za cały trud i modlitwę składamy Bóg zapłać. Drogi księże Wojciechu, dziękujemy Ci za Twoją obecność i modlitwę. Drogi księże Jerzy, dziękujemy, że gościsz dziś w naszej parafii i również dziękujemy Ci z całego serca za Twoją modlitwę. Serdeczny Bóg zapłać od wszystkich rodziców i gości. Pragniemy jeszcze gorąco podziękować siostrze Faustynie za cudowną kwiatową dekorację kościoła, za ten fantastyczny kwiatowy majstersztyk. Bardzo dziękujemy zespołowi, że dzięki Wam, kochani, nie byliśmy tylko świadkami cudownej duchowej uczty, ale wspaniałego artystycznego przeżycia. W moim imieniu pragnę również tylko szybciutko podziękować rodzicom za hojne i takie na serio podejście do wszelkiego rodzaju składek, bo żeby starczyło na te wszystkie dekoracje, trzeba było funduszy, za to Wam bardzo dziękuję. Niestety nie ma dzisiaj czekoladek, bo było kilka opóźnień i odsetki karne wisiały w powietrzu, ale wszystko co dobre, dobre się kończy. Dziękuję serdecznie rodzicom, których dzieci będą miały komunię w Polsce, że również przyłączyli się do składania pieniążków. Tu nie było podziałów, czy to z pięknego Poznania, cudownego, choć zasmogowanego Zabrza, czy zakorkowanej Warszawy. Pieniążki płynęły strumieniami i to dzięki nim Kościół tak pięknie wyglądał, jak wyglądał. I bardzo również też dziękuję mojej żonie za wyrozumiałość, że pozostawiłem Cię ze wszystkimi komunijnymi porządkami samą. Nie rozbijałem kotletów, nie mieszałem bigosu.
ale byłem, kochani, gdzie byłem, dekorowałem kościół, nie oglądałem meczu Górnika Zabrze. Dziękujemy wam, kochani, za wszystko. Bóg zapłaci, którzy Bóg. Kryjesz w swojej dłoni świat, delikatnie jak puch. Swoją ręką chronisz go, chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad. Jak dziecko tulisz go, ty usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością, leczysz nas. Moje uwielbienie ofiaruję ci, tyle mogę tobie dać. Tylko ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. Panie Jezu, prosimy, abyś z ręce kapłana pobłogosławił chlebki, które zaniesiemy do naszych domów, by dziel się nimi i cytuzyć świętowanie naszej rzeczywistości w gronie rodzinnym. Wy, kochani rodzice, pomóżcie nam przeżywać tę radość ze spotkania z Jezusem, naszym Panem i Przyjacielem. Pokażcie nam, jak świętować, by Jezus czuł się dobrze w naszych sercach. It's easy to say when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. I know you're able, and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow, and I know the hurt would all go away. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able, I know.
Szczęść Boże! Kochane dzieci, jesteśmy po uroczystości pierwszej Komunii Świętej. Kilka dobrych chwil temu przyjęliście po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa. Przepiękne święto w niebo wstąpienia. W niebo wstąpienia Pana Jezusa do nieba. W niebo wstąpienie to nie jest coś, ale to jest ktoś. A ten ktoś ma życie wieczne. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Dzisiaj także wspominamy Matkę Bożą z Fatimy. Tutaj mamy Matkę Bożą z Lourdes, ale Matka Boża nam towarzyszyła od początku do końca i wierzę, jestem bardzo mocno przekonany, że to Maryja nas dzisiaj przeprowadziła, bo Maryja zawsze prowadzi nas do Syna Jezusa Chrystusa. Życzę Wam, sobie i Wam, abyśmy przez życie wędrowali z Matką Bożą, która zawsze nas doprowadzi do celu, a tym celem jest Jezus Chrystus, który ma życie wieczne. Panie Jezu, w tym pięknym dniu spotkania przynoszę Ci serce czyste i radosne. Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe, bo moje serce jest dziś tak piękne, bo w nim zamieszkałeś mój najlepszy przyjacielu. Najważniejsze jest to, co powiedział Pan Jezus, po owocach ich poznacie. Moi kochani rodzice, depozyt wiary to wy trzymacie i to od was zależy wiara waszego dziecka. Nasze role poniekąd się kończą. Dzisiaj dzieci otrzymają najpiękniejszy skarb, ale to wy rodzice jesteście odpowiedzialni, żeby ten skarb przechowywać. Pielęgnujcie, a żeby ten piękny dar trwał w sercach waszych dzieci.